mamy w zakręt 8 zawodników. Ja muszę zdecydować, czy ja pójdę na wewnętrzną, czy ja pójdę na zewnętrzną, czy ja walnę w gościa, żeby sobie zrobić miejsce. Różne rzeczy. I po prostu to trzeba, oprócz tego walnięcia w gościa, trzeba trenować na treningu, ponieważ to, co wytrenujemy na treningu, to robimy później odruchowo w wyścigu. I my tak naprawdę nie mamy wpływu na to, co robimy w wyścigu, bo to jest po prostu to, co wytrenowaliśmy. Tak samo jak gracie w piłkę, czy coś, adrenalina jest tak wysoka na zawodach, że nie bardzo myślicie, jak to wszystko zrobić, to wszystko się dzieje automatycznie. Pewnie chłopaki to potwierdzą. Najważniejszy jest trening, żeby trenować i wtedy to się dopiero pojawia na zawodach. Efekt treningu. Słucham jeszcze jakieś pytania. Chyba nie. A, tak. Tak, tam są plakaty na jednym z... na jednej z beczek, zdaje się, tak? Czy na pewno? Tak, tak. A o, jeszcze mogę, ja wam od razu przypomniało mi się jedną ciekawostkę pokazać, co do tego auta. Tutaj stoją opony, jakie stosujemy w wyścigach. O, uwaga, bo to jest wiatrak, żeby nikomu się nie... to jest opona typu slick. Na tej oponie jeździmy, kiedy jest sucho. Jest to opona marki Avon, jak już mówiłem. Jak jest sucho, mamy dwie twardości do wyboru. Jedna twarda, jedna miękka. Za każdym zjazdem używamy czujnika do pomiaru temperatury opony. Robimy trzy pomiary. Jeden na zewnątrz opony, jeden w środku, jeden na wewnętrznej stronie. W ten sposób wiemy, czy kąty, geometria koła jest dobra, czy ciśnienie w oponach jest dobre. Różnego typu dane. To jest opona Avon też, tak jak ta, tylko jest docięta. Specjalną maszyną inżynierowie docinają rowki, żeby ona odprowadzała wodę. My najczęściej jeździmy na tej Avon, na tej oponie. To jest opona typu pełny deszcz. To się jeździ, kiedy już tak mocno pada, jak widzieliście na tym filmiku, wtedy na tej oponie jeździmy, a ta opona jest to taki media deszcz, czyli spadł deszcz, robi się słońce, ale jeszcze jest mokro, jedziemy wtedy na tej oponie. Czy tak jak dzisiaj byśmy chcieli pojechać na bieżni, musielibyśmy jechać na tej oponie pierwszej oddali.